Cześć, ja jestem Sarcz i witam was wszystkich serdecznie w trzecim odcinku naszej serii Zagrajmy w Resident Evil Zero HD. Po tym jak ostatnio pokonaliśmy pierwszego bossa w tej grze, czyli tego gigantycznego skorpiona, to teraz będziemy musieli się wrócić do Rebeki, która, jak pamiętacie zapewne, jest uwięziona w jednym pomieszczeniu tutaj w tym pociągu. To w ostatnim odcinku została ona tam właśnie zablokowana, znaczy drzwi, które prowadzą do tego pomieszczenia, są niestety zamknięte i potrzebowaliśmy do otwarcia tego pokoju jakiegoś ostrego przedmiotu. A ponieważ udało nam się zdobyć taki charakterystyczny szpikulec, no to już wiadomo, gdzie go będziemy mogli wykorzystać. No i jako Billy oczywiście udaje się teraz do tej kuchni, gdzie mamy taką windę, którą będę mógł dostarczyć Rebece właśnie ten szpikulec, a później, wykorzystując inny przedmiot, przedostaniemy się do nowych sekcji tego pociągu. Ale po kolei. Na początek użyjmy faktycznie windy. Tutaj użyjemy właśnie tego przedmiotu. I on automatycznie zostanie wysłany na górę do Rebeki. Ok, i teraz tak, w tym momencie ja mogę się zamienić właśnie na Rebekę i odebrać naszą przesyłkę. Bierzemy. Proszę bardzo. I w tym momencie użyjemy sobie tego szpikulca tutaj na tych drzwiach, więc bierzemy okno statusu, wybieramy opcję użyj. I automatycznie drzwi zostały odblokowane, a my możemy już wyjść. No i oczywiście wyjdziemy teraz tam, gdzie walczyliśmy z tym takim potężniejszym zombiakiem tutaj. Wow, 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 tutaj musimy uciekać. W ogóle zwróciliście mi uwagę, że kiedy walczyłem właśnie z tym potężniejszym zombiakiem, on się bodajże nazywa Leech Zombie, jeśli używać takiej terminologii z serii Resident Evil, to mogłem tutaj uciec przed tym zombiakiem. W ogóle nie strzelać do niego, wtedy bym zaoszczędził amunicję. I rzeczywiście, ja zapomniałem o tym, ale tak jak mówiłem wam ostatnio, ja w Resident Evil Zero ostatni raz grałem jednak kilkanaście lat temu, więc już mogłem o pewnych rzeczach zapomnieć, ale to nawet może i dobrze, że tego nie zrobiłem tak jak właśnie zwróciliście na to uwagę, bo dzięki temu, jakby nie patrzeć, byłem w stanie troszkę stracić tej amunicji, a zawsze jednak jej zużywam strasznie dużo. Znaczy zawsze jej oszczędzam strasznie dużo, więc teraz jako, że jej trochę zużyłem, no to wielka tragedia, myślę, że się tak czy siak nie stała. No i w tym momencie tutaj właśnie użyjemy tego narzędzia, żeby otworzyć sobie tę klapę. Proszę bardzo. No i teraz możemy się tutaj przedostać. Tutaj muszą się nasi bohaterowie przeczołgać, jak widzicie. Jest to taki szyb wentylacyjny. No i uwaga! Bo mamy pieski. Trzeba się będzie przed nimi wybronić. I sprawa załatwiona. Niestety, kurczę, Billy za mną nie poszedł, a to dlatego, że nie wybrałem chyba stosownej opcji, żeby za mną podążał. Dokładnie. Gdybym tutaj poszedł raz z nim, to wtedy on by mi pomógł w walce. No ale w takim przypadku musiałem sobie radzić sam. Mam jeszcze troszkę zdrowia, chociaż już oczywiście Rebeka jest mocno poturbowana, ale jeszcze poczekam, aż ten pasek zdrowia, aż ten wskaźnik zdrowia będzie zaznaczony na czerwono, a nie na pomarańczowo. I dopiero wtedy się wyleczymy. Oczywiście na czerwono to już będzie taka wartość krytyczna i wtedy trzeba będzie bardzo uważać. Czekajcie, ja tutaj muszę tak czy siak udać się do Rebeki. Wow! Orzesz w mordę! Skubany jak mnie przestraszył. Czekajcie, spróbuję go załatwić może. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra. Jeszcze. Skubany się podnosi. Okej. Jasny gwint, zapomniałem o tym, że tutaj koleś się będzie wydobywał stąd. To jest lodówka, zdaje się. I teraz tak.
Bierzemy sobie, znaczy tutaj przeładujmy broń. I stąd zabierzemy butelkę. Pusta butelka. W tym momencie oczywiście ona się nam nie przyda do niczego sama w sobie. Jak widzicie, są trzy butelki. Ale jeśli tutaj właśnie sobie weźmiemy opis tej butelki, to jest napisane, że możemy jej użyć jako broń, jeśli tylko ją czymś napełnimy. Więc warto sobie tą wiadomość zapamiętać na przyszłość. A tymczasem ruszajmy do Rebeki. Zresztą nie tak do końca na przyszłość, bo już za momencik będziemy mogli to sobie właśnie to wykorzystać, z tego co pamiętam. A to dlatego, że... Dokładnie, że tutaj mamy zbiornik z paliwem. Proszę bardzo. W środku jest benzyna i jeśli ją właśnie wlejemy do tych butelek, to wtedy utworzy nam się automatycznie koktajl Mołotowa. Więc musimy połączyć sobie te dwa przedmioty. Proszę bardzo. I mamy w tym momencie nową broń, czyli właśnie koktajl Mołotowa. Chyba jego już sposobu wykorzystywania nie muszę nikomu tłumaczyć. Można oczywiście podpalić w ten sposób wrogów, więc warto to sobie zachować. A tymczasem zabierzmy jeszcze, chociaż nie wiem czy zabierać, kurczę, bo tutaj mamy ten spray leczący. Na razie go nie bierzemy, ale jeśli właśnie podejdziemy do przedmiotu i wybierzemy później opcję, żeby go nie brać, to automatycznie te przedmioty się nam zaznaczą na mapie, że je tutaj pozostawiliśmy. Bo gdybym w ogóle do nich nie podchodził, to ich by później nie było widocznych na mapie. Więc to trzeba o tym też pamiętać. A tak to proszę bardzo, mam tu je w tym momencie oznaczone automatycznie. Więc w razie czego w przyszłości sobie do tego miejsca jeszcze powrócimy. A teraz tak, tutaj jeszcze coś leży. Proszę bardzo, złoty pierścień. Weźmy sobie to jeszcze. A, myślałem, że jakieś dodatkowe informacje będą jeszcze podane, ale nie tym razem. Ten pierścień oczywiście nam się przyda. Jeśli jesteście uważni, to powinniście nawet się domyślać do czego. Ale na razie może nie będę tego jeszcze zdradzał. Tymczasem wychodzimy sobie tutaj. I w tym momencie jesteśmy na zewnątrz pociągu, który ciągle jedzie. I teraz tak, mamy taką, no, mini zagadkę, można powiedzieć. Jedną postacią musimy ustać tutaj, a drugą w tym miejscu. A, tylko że muszę sprawić, żeby jedna postać się zatrzymała i nie podążała za drugą. I teraz tak, używamy tego. Nawet nie pamiętam, czy trzeba to w ten sposób robić, że musi druga postać od razu stać tutaj, ale zawsze tak robiłem. I teraz możemy zabrać stąd sobie tutaj tą wyrzutnię linki z hakiem. Proszę bardzo. Nie jest to broń, ale takie narzędzie, które pozwoli nam się dostać w różne niedostępne pozornie miejsca. I tutaj mamy właśnie instrukcję, jak używać tej wyrzutni linki z hakiem. Tutaj mamy na początku ostrzeżenie i informację o tym, że powinniśmy używać tego urządzenia tylko kiedy nadzorujemy, kiedy znaczy się eksplorujemy różne dachy pociągu, albo kiedy łączymy różne części pociągu ze sobą. I kiedy użyjemy tego, to mamy to zwrócić na miejsce, no ale oczywiście tego nie będziemy do końca słuchać. Kiedy tego używać? Jeśli... Aha, po prostu jest informacja, że na pierwszym piętrze trzeciego wagonu jest takie małe okno. Jak się tam wyjrzy, to jest drabina. Możecie to pamiętać. I właśnie tam możemy użyć tego urządzenia, żeby dostać się na dach tego wagonu. Więc już teraz wiemy, jak się tam dostać na górę. I możemy właśnie użyć tego urządzenia, żeby po prostu wspiąć się na górę. No i warto pamiętać, że urządzenie potrafi podnieść tylko jedną osobę na raz. I warto pamiętać też, że urządzenie może być uszkodzone, jeśli będziemy próbowali podnosić kogoś, kto waży więcej niż 80 kg. Więc tutaj jest ważna uwaga. Nie wiem, czy to nie oznacza przypadkiem, że właśnie Billy nie może być podniesiony, bo Billy chyba waży więcej niż 80 kg, aczkolwiek nie jestem pewien. Spróbujemy to zrobić jako Rebeka.
Mamy jeszcze panel, który może być użyty dopiero jeśli mamy kartę magnetyczną przy sobie, więc wrócimy dopiero za jakiś czas tutaj. Tymczasem zabieramy ze sobą Billiego i wracamy. No bo w tym momencie właśnie będziemy musieli udać się do tego wagonu, gdzie była ta drabina zniszczona. I teraz za pomocą tej linki z hakiem będziemy mogli dostać się na górę. Teraz jeszcze pytanie, czy nie chciałbym zabierać tych przedmiotów ze sobą jednak. Tylko że właśnie nie ma miejsca, bo ta linka z hakiem zajmuje aż dwa sloty. Chyba że jako Billy sobie to na razie wezmę, a później to ewentualnie upuszczę. Tak jest, myślę, że tak zrobię. Tak więc weźmy to od razu. Pamiętajmy, że właśnie w tej części można ciągle sobie zmieniać te przedmioty, które trzymamy przy sobie. Tutaj odblokowujemy sobie drzwi. I jak się być może możecie domyślać, to będą te drzwi, które do tej pory były zablokowane i gdzie wchodziliśmy tutaj przez tą zamkniętą klapę. Ruszajmy w takim razie z powrotem. Fajne oczywiście jest też smaczek, że kiedy postać, w tym przypadku Rebeka, jest ranna, to wtedy ona tak się trzyma w charakterystyczny sposób. Tutaj nie ma przypadkiem przeciwników. Są, kurde. To czekajcie, załatwmy może tego gościa. Wow, jeszcze z drugiej strony. Nie. Dobra. I to by było na tyle. Jak widzicie, kiedy jesteśmy we dwójkę, to wtedy nasza postać też atakuje, jeśli tylko ma odpowiednią komendę aktywowaną. Więc to jest bardzo fajna sprawa, że może nam druga postać pomóc. Tylko że teraz muszę pamiętać o tym, że Billy ma mniej naboi niż Rebeka. Jak teraz jeszcze przeładujemy, to patrzcie, już ma niewiele tych naboi. Więc sam nie wiem, czy on powinien atakować. Może na razie zróbmy coś takiego, żeby jednak Billy tutaj nie za bardzo atakował. Poczekajcie, przełączę się jeszcze na Rebekę. Bo zwróćcie uwagę, Rebeka ma aż 48 naboi, więc lepiej, żeby nie było aż takiej różnicy. Chociaż wiadomo, że ten atak ze strony dwóch postaci jest bardzo przydatny, no bo wtedy szybciej możemy zombiaka, czy innego przeciwnika pokonać, zanim ten w ogóle zdąży do nas dobiec, więc to jest też warta uwagi rzecz. Tymczasem jednak wracamy się tutaj i to już będzie ten wagon, do którego mieliśmy się dostać, tak? Tutaj zombiaków chyba nie ma na razie. I patrzcie, tutaj właśnie mamy informację, że tam jest zepsuta drabina, więc użyjmy sobie teraz tej wyrzutni linki z hakiem. Właśnie, kurczę, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Billy nie mógłby tutaj się dostać, ale nie jestem pewien, więc nie będę wam tego mówił jako coś pewnego. I w tym momencie dostajemy się tutaj. Na dole mamy kabinę pasażerską, więc możemy się tam dostać. Normalnie w inny sposób byśmy się tutaj nie dostali. Teraz uwaga. Mamy od razu na starcie zombiaka. Jeszcze oczywiście w stanie. Dobra. To by było na tyle. I tutaj mamy nóż też, co ciekawe, czyli drugi już nóż w grze, bo pierwszy miał wcześniej Billy, a teraz drugi może zgarnąć na przykład Rebeka, ale ja raczej w tej grze noża nie będę używał. Chyba że w specyficznych sytuacjach tylko. Są osoby, które lubią sobie przechodzić różne części i Resident Evil tylko za pomocą noża. Jest to oczywiście bardzo hardkorowe podejście, ale da się to zrobić. Tutaj muszę, kurczę, odrzucić jakiś przedmiot, żeby móc podnieść. Kolejny. I teraz tak, może na razie zostawmy to. Chociaż i tak jeden przedmiot będzie potrzebny. Już sam nie wiem teraz. Dobra, na razie tutaj to zostawmy, tą wyrzutnię. Dobra. I teraz tak. Bierzemy sobie tutaj pudełko z biżuterią, tak to jest nazwane. Sprawdźmy to sobie. Możemy to otworzyć, jak się okazuje. I w środku mamy srebrny pierścień. Wcześniej mieliśmy złoty, teraz srebrny. Więc mamy dwa praktycznie takie same pierścienie, tylko że jeden jest srebrny, a drugi złoty. I niedługo to sobie wykorzystamy na pewnym przedmiocie, który możecie już kojarzyć.
Ale po kolei. Na razie powiem wam tak, jeszcze zabiorę na razie to, w sensie ten nóż. Może się w sumie przydać, jak to teraz się nad tym zastanawiam. Weźmy go sobie. I teraz spróbujmy otworzyć przejście. No właśnie, pamiętacie te jaja, które były na zewnątrz? Teraz wydobywają się z nich jakieś dziwne larwy. I musimy uważać, bo one będą nas teraz atakować. I ja się zastanawiam, można je omijać, ale można też je załatwić. Na przykład właśnie nożem jest najłatwiej je załatwić. Znaczy, nie tyle najłatwiej, to nie warto tracić naboi w sumie. W sumie to ja często ich omijałem, ale może spróbuję wyeliminować te larwy. Tylko trzeba uważać, bo one wskakują od razu na Rebekę i odbierają troszeczkę zdrowia. Niewiele, ale jednak. Jejku. No ale jak w takiej ilości, kurde, wpadły. Dobra, muszę obserwować energię, żeby nie stracić życia. Ja spróbuję... Kurczę, no. Dobra. Spróbujemy je tutaj powybijać po kolei. Ale to nie jest proste, jak widzicie. Trochę możemy też je przydeptać. Zostawcie mnie. Jeszcze raz zerknę. Oczywiście bardzo mało zdrowia nam odbierają, ale jednak, więc trzeba uważać. Kurde, jeszcze tutaj. Dobra. No patrzcie, już mi kurde kolejna wpadła na mnie. Kurde, jak ja pamiętam, to ich było zawsze mniej. A może... Wiecie co zrobię? Ja na razie zejdę na dół. Bo całkiem możliwe, że ich wtedy się mniej pojawia. To jest może dobry nawet patent na te głupie larwy. Chyba, że w ogóle je sobie, kurczę, odpuścić, jednak już sam nie wiem. Patrzcie, tu już jest naprawdę krytyczny stan Rebeki, więc w tym momencie wezmę sobie właśnie przedmiot leczniczy. Tylko pytanie jeszcze, który? Na razie zmieńmy się na Billiego. A właśnie, bo on miał to. Czekajcie. Użyję sobie sprayu. Weźmy znowu Rebekę. I spray automatycznie, jak mówiłem już wam wcześniej, całą energię, całe zdrowie regeneruje. Dobra, to myślę, że na razie możemy chyba udać się dalej, co? Sam już nie wiem. Bo teraz tak. Aha, dobra. Na razie idźmy. Na razie idźmy, tylko może jeszcze wezmę sobie pistolet. Wow, jeszcze kurde, któryś się pojawił, zombiak. Czekajcie. Dobra. Pewnie jeszcze wstanie, podejrzewam. Kurde, mało brakowało, co? Niestety Billy nie strzela teraz. Nie! Kurde. Czekajcie, co ja robię? Weźmy sobie, żeby jednak strzelał, bo kurde, robi się niebezpiecznie. Akurat przeładowałem w złym momencie. I uwaga. Dobra, udało się. Udało się to przejść bez szwanku jednak. Przeładowanie. I lećmy jeszcze dalej tutaj. Bo muszę się zastanowić, co ja teraz powinienem zrobić właściwie. Aha, wiem. Muszę wrócić się do tego pokoju, gdzie zapisywaliśmy grę. Tutaj mam swoje roślinki. A, i zapomniałem wziąć, kurde, ze sobą Billiego. Dobra, to później to zrobię. Na razie lećmy tutaj. Okej, i teraz tak. O, właśnie, tutaj. Zastanawiałem się, gdzie ja mam tą walizkę. Oczywiście musimy ją zabrać. Jak się możecie domyślać, to właśnie tutaj musimy włożyć te pierścienie, które zabraliśmy. Najpierw srebrny. I problem w tym, że złoty posiada Billy, więc ja muszę teraz się na niego przełączyć. Billy też, kurczę, już jest ranny, ale jeszcze nie na tyle, żeby go koniecznie leczyć.
Teoretycznie oczywiście mógłbym wykorzystać przedmioty leczące, ale wolę zawsze je wykorzystywać wtedy, kiedy już naprawdę jest źle z tym stanem zdrowia, bo wtedy można, wiecie, lepiej wykorzystać te przedmioty leczące, po prostu regenerując całe zdrowie zamiast tylko części. Okej, no to jesteśmy tutaj i teraz tak, możemy wymienić się przedmiotami oczywiście. Dajmy to tutaj. I teraz włożymy sobie... A, jeszcze muszę się zmienić na Rebekę. Sporo jest tego manewrowania między postaciami w tej części, więc musicie się na to przygotować. Ale jest to do przyzwyczajenia. I w tym momencie, jako że właśnie użyliśmy tych dwóch pierścieni, to możemy sobie otworzyć walizkę. A w środku, jak się okazuje, jest karta. Niebieska karta, którą oczywiście wykorzystamy już niedługo, bo karta może być użyta do odblokowania elektronicznych drzwi do takiego przedniego wagonu. Więc już się możecie domyślać, że to jest... Gdzie to jest do wykorzystania, bo mieliśmy taki panel, gdzie można było właśnie tą kartę użyć. Tutaj się jeszcze zastanawiam, czy zabrać jakieś przedmioty. Myślę, że na razie nie potrzebuję tego robić. Let's go! Yeah. Zabiorę tylko ze sobą Billiego i w tym momencie odblokujemy sobie te drzwi, chociaż myślę, że dalej do kolejnego wagonu dostaniemy się w kolejnym odcinku. Bo tu jeszcze trzeba zrobić parę rzeczy. Czyli tak, tutaj właśnie... Niechcący, kurczę... Let's go! Niechcący, kurczę, pokazałem... Powiedziałem Billiemu, żeby został, ale nie chcę tego robić. I teraz tak, używamy tutaj karty. No i mamy panel świecący już się na zielono i drzwi zostały odblokowane. Nie potrzebujemy już tej karty, więc możemy ją wyrzucić. To jest zawsze fajne w Residentach, że przynajmniej gra nas informuje o tych kluczowych przedmiotach, które już nam nie będą potrzebne i w rezultacie możemy je wyrzucać, żeby niepotrzebnie nie zawalały nam miejsca w ekwipunku. Tutaj ja wyrzucę sobie ten nóż, który mi za bardzo nie będzie potrzebny, a nawet jeśli, to będę mógł się tutaj do niego wrócić. A poza tym chciałbym zabrać tą czerwoną roślinę stąd, którą zostawiłem wcześniej i teraz jako Rebeka mogę ją połączyć z zieloną. No bo jako Billy nie mogę tego oczywiście robić niestety. No i teraz mamy właśnie połączenie czerwonej rośliny z zieloną, co regeneruje nam pełne zdrowie. Tutaj jeszcze zielona roślinka w razie czego na przyszłość, ale na razie ją zostawiamy. I weźmy jeszcze Billiego. I myślę też, że tutaj możemy sobie w sumie zostawić, tylko że muszę się przemieścić troszeczkę. Możemy tutaj zostawić też koktajle Mołotowa, które mi nie są w tym momencie potrzebne. A także naboje do shotguna. Dobra. Tu jeszcze sobie przeładujmy. I jeszcze na koniec, jako Billy, będę musiał się niestety, znaczy stety albo niestety, wrócić się tam, gdzie wcześniej byliśmy jako Rebeka. Czyli do tego pomieszczenia... I'll go alone. Roger. Na razie zostawimy tutaj Rebekę. Czyli do tamtego pomieszczenia, którego pilnowały, że tak powiem, te larwy. Może tych larw właśnie nie będę się pozbywał, tylko będziemy starali się je omijać po prostu. Chociaż kurczę, widzę, że one próbują mnie obsiadać od razu, ale jeśli jesteśmy szybcy, to możemy je teoretycznie ominąć. Zobaczymy jeszcze, co zrobię. A teraz tak, tutaj właśnie chciałem zabrać sobie to. Bo wiecie co? Ja lubię trzymać sobie te różne przedmioty mniej więcej w jednym miejscu, no bo nie mamy w tej części tych różnych skrzyń, do których możemy chować przedmioty, więc jakoś chcę sobie to rekompensować. I mimo wszystko staram się zawsze zostawiać przedmioty w ustalonych miejscach, żeby ich nie rozrzucać po całej mapie, tylko żeby w miarę jak się wracam po jakiś przedmiot, to żeby wracać się w jedno miejsce, a nie w kilka różnych, więc to może być użyteczne bardzo. Let's regroup. Roger. Żeby później się po prostu w tym wszystkim nie pogubić. Wiadomo, że jest mapka, która pokazuje nam lokalizację przedmiotów, ale chodzi o to, żeby nie tracić czasu, kiedy na przykład potrzebujemy załóżmy trzech przedmiotów i każdy jest w różnych miejscach. A kiedy mamy te wszystkie trzy przedmioty w jednym miejscu, to wtedy możemy je błyskawicznie odebrać, tak czy siak. Dobra. Więc powiem wam tak, jako że teraz jesteśmy jeszcze przy miejscu, gdzie możemy zapisać sobie grę, to ja w tym momencie odcinek zakończę, bo później jak będziemy
iść dalej przez te kolejne wagony, no to będziemy się oddalać od miejsca zapisu. A nie pamiętam, czy tam był jeszcze jakiś kolejny pokój z maszyną do pisania gdzieś niedaleko. Więc na razie ja sobie zabieram tusz i zapiszę tutaj grę, a z wami w tym momencie się pożegnam. Więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i oczywiście usłyszymy się w kolejnych materiałach z Resident Evil Zero HD. Cześć!